Cześć kochani, tu Maja i witam was w kolejnym vlogu. Ja właśnie wstałam, znaczy wstałam trochę wcześniej, ale mniej więcej przed chwilą jest po 8 rano. Mam nadal wolne do jakby końca roku. I dzisiaj mamy dzień luźno produktywny, nie wiem jak to powiedzieć w sumie, bo na 10 idziemy się spotkać na kawę z Roxy. Mam dużo jakby w tym vlogu gadanym, gdzie się maluję, opowiadam o tych testach diagnostycznych i właśnie muszę do tego usiąść, bo zaraz po nowym roku mam właśnie z tego zaliczenie, a to jest ogromna ilość materiału, jak dla mnie przynajmniej. Jeszcze jak mam ogromną ilość materiału, taką wiecie, typowo podręcznikową, to jest spoko, bo ja sobie poczytam, nawet jak nie wszystko, to jakieś kawałki wyłapię i zawsze mi coś świta, ale te testy to jest typowa pamięciowa, tam po kilkanaście na dany staw plus palpacja, więc może być ciężko i dopowiadam, już to dawno zacząć robić, ale wiecie, święta i tak dalej, więc dzisiaj się za to bierzemy, pojedziemy jeszcze oczywiście na zakupy, bo trzeba mieć co jeść. I spędzimy dzisiaj swój dzień taki luźno produktywny właśnie. Zaraz będę w sumie szła się ogarniać już powoli i lecimy na tą kawę. Jest już po 8, prawie 9 w sumie, więc przydałoby się zebrać. I w ogóle wam opowiem o failu wczorajszym, bo mam wczoraj głowę i zawsze nakładam odżywki, maski, sratatata, wiecie jak to jest. I mi mycie głowy zajmuje mega dużo czasu, bo mam mega dużo włosów i mycie i suszenie to jest, wiecie, ten everything shower, po którym wychodzi się po prostu już z zasłabnięciem od ilości pary i tak dalej. I przy suszeniu okazało się, że ja nie do końca domyłam tutaj maskę. Jakby nie dawałam ją na skórę głowy, ale miałam spięte na górze te włosy i wszystko ściekało mi na skórę głowy, jakby nie zwróciłam na to uwagi i przy suszeniu poczułam, że mam, wiecie, tu takie strączki i one są z tej odżywki i po prostu byłam taka zła i dalej jestem zła, bo ja nie myję włosów, wiecie, co dzień, co dwa, co trzy i dla mnie to jest masakra, jak ja myślę, że mam tu dzisiaj powtórzyć, ale w sumie nie widać tego, jak mam rozpuszczone włosy, więc może jakoś przeżyję. No, postaram się, żeby nie było tego widać, także lecimy z tym dniem. Dobra, więc szybkie ujęcia mojej pielęgnacji, troszeczkę się zmieniło do ostatniego czasu, bo dołożyłam serum z witaminą C z L'Oreala i teraz SPF 50 z Yumi, także bardzo fajnie, tutaj robimy make-up i utrwalam ostatnio wszystko fikserem z Action za jakieś 5 zł, według mnie jest mega spoko i twarz jest taka świetlista. Polecam. I dzisiejszy outfit jest sponsorowany przez Lumpex, bo i sweter i spodnie wyrwałam wczoraj na lumpie. Z wami z powrotem już z mojego miejsca dowodzenia i popatrzcie, jak piękny kubek dostałam od mojej kuzynki, jest jeszcze dla mojego męża z napisem King i popatrzcie tylko na to, tu jest taka korona jako talerzyk, to się może zaparzać, potem mogę sobie tu odłożyć torebkę, więc bardzo cute, jestem bardzo bardzo cieszona z tego prezentu, po prostu kocham. No i jak dotarliśmy już do domu, no to teraz zaczynamy dzisiejszą jazdę z nauką, ale stwierdziłam, że aż tak z grubej rury nie zacznę, w sensie, wiecie, krok po kroku, wiecie, jakby spokojnie, mam jeszcze parę dni, na pewno dam radę. Dostałam na święta nowy planer, taki kalendarz i stwierdziłam, że najpierw zacznę od poplanowania go i przypisania tego, co mam w kalendarzu Google do tego planera, żeby, wiecie, widzieć i sobie rozpisać, co tam mam do zrobienia. I chyba zrobię listę to-do do tych testów, których będę się uczyć, żeby zaplanować na który dzień, które testy, żeby nie robić wszystkiego naraz i się, wiecie, gubić tym, tylko najpierw wykuć kilka, na przykład dwa stawy dzisiaj, potem kolejne, bo w sumie mam czas do wtorku, więc powinnam dać radę. Planer dostałam taki, jest piękniusi, popatrzcie, tylko jest tutaj obszyty w ogóle materiałem, nie jest taki, wiecie, bardzo papierowy, nie wiem jak to nazwać, jest taki porządny, więc spoko, tu ma magnesik. Jedyne co ma, czego ja zazwyczaj nie lubię, to to, że on ma po jednym dniu na każdą kartkę, a nie jakby cały tydzień na dwóch stronach, bo ja zazwyczaj muszę mieć cały tydzień,
bo patrzę tylko tu, jest jak na, nic nie ma, wiecie, jest fajnie, a potem przechodzę na kolejną stronę, jest masakra, ale myślę, że po prostu muszę wykorzystać to miejsce i więcej zapisywać, żeby więcej pamiętać, więc wykorzystam to w dobry sposób. Jeszcze dodatkowo, moja uczelnia dzisiaj mnie mega zirytowała, bo mieliśmy wyjazd do plastynarium z miesiąc temu, może nie cały miesiąc temu, i on był z jakiegoś projektu i zawsze jak to jest z projektu, to musimy, wiecie, wypełnić papiery, tam dane nasze i w ogóle, bo to było finansowane z Unii Europejskiej. I zbliża się koniec roku, zostało 3 dni i oni sobie przypomnieli, że ej, nie daliśmy wam formularzy i wysłali je online i jakby nie mam opcji edytować go online i muszę specjalnie dzisiaj pojechać do moich rodziców, wydrukować to, wypełnić i wysłać, bo ja nie mam w domu drukarki. Więc jakby serio, czy każda uczelnia ma takie trudne sprawy wiecznie, bo moja tak i nie lubię tego bardzo. Dobra, więc w kalendarz powpisywałam, co miałam powpisywać i teraz zrobiłam sobie listę to do na podstawie tych testów, jakich mam się nauczyć w jaki dzień. Tu mam wszystkie stawy jakby po kolei, wszystkie testy i rozpisałam to tak. Dzisiaj robię staw biodrowy kolanowy, potem stopę dermatonej zespoły, ten odcinka szyjnego. Potem staw barkowy, łokciowy, nadgarstek, no i zostaje mi jeszcze poniedziałek, to wtedy zrobię jakąś powtórkę i pouczę się w międzyczasie na inne zaliczenia, bo też mam zaraz po świętach. Także myślę, że jakoś damy radę. Dobra, wróciłam właśnie od rodziców, wydrukowałam papiery, jak widzieliście, zjadłam obiad, zrobiłam sobie trochę przerwę, pooglądałam nowy Top Gear, a w sumie to już Grand Tour, a nie Top Gear, i zrobiłam sobie kawku, tylko że nie do końca mam ochotę na tą kawę, ale stwierdziłam, że może ona mnie podładuje trochę, chociaż może bardziej niż ta rozpuszczalka, to ten cukier w niej mnie doładuje. Także chwilę, ja będę siedzieć teraz jeszcze trochę nad tym, ale do was jeszcze chwilę pogadam i wam pokażę. I myślę, że to już ostatni raz, kiedy się do was dzisiaj odzywam. Muszę się w końcu wziąć porządnie za robotę. Jeżeli macie egzaminy teraz, albo niedługo, albo w sesji gdzieś tam koniec stycznia, początek lutego, to już teraz życzę wam powodzenia, owocnej nauki, dużo motywacji i cierpliwości, jakoś to zdamy. Buziaki, pa!